Nasilają się prowokacje oraz wulgarne ataki w trakcie modlitw i składania hołdu ofiarom katastrofy smoleńskiej. Prowokatorzy powielają rosyjskie kłamstwa na temat wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku. Grupa prowokatorów każdego 10 dnia miesiąca zakłóca obchody związane z upamiętnieniem ofiar katastrofy smoleńskiej. Prowokatorzy zakłócają modlitwę i pokojowy przemarsz. Dlatego tu przychodzimy, żeby dać świadectwo prawdzie, żeby przypomnieć, że kłamiecie 14 lat. Agresywna grupa może liczyć na wsparcie policji. Służba powinna ją oddzielać kordonem o co najmniej 100 metrów od legalnego zgromadzenia. Po zmianie władzy funkcjonariusze tego nie robią. Była mowa, żebyśmy jakoś spokojnie do przeszujący przejdą. Od wielu miesięcy prowokatorzy składają przed pomnikiem ofiar katastrofy na placu Piłsudskiego w Warszawie wieniec z tabliczką, na której powielają rosyjskie kłamstwa na temat wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku. Oskarżają o doprowadzenie do katastrofy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Brak reakcji policji to dowód na łamanie prawa, przekonuje prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Tolerowana jest agresja, którą można określić krótko. To jest, proszę państwa, putinada. To, co jest na tym napisie, które oni tutaj umieszczają co miesiąc, to jest nic innego jak obrona Putina. Wszelkie próby niedopuszczenia do kolejnych prowokacji były pacyfikowane przez policję. Dlaczego policja doprowadza do eskalacji sytuacji? Funkcjonariusze przepychali również parlamentarzystów chroniących pomnika. To jest lumpenproletariat, męty społeczne, które na zlecenie polityczne przychodzą prowokować. Grupę prowokatorów tworzą od lat te same osoby, między innymi Katarzyna Augustynek, nominowana przez ratusz Rafała Trzaskowskiego do tytułu Warszawianki Roku. Ci, którzy tutaj przychodzą, powinni być przedmiotem i będą przedmiotem zainteresowania służb specjalnych, tych prawdziwie polskich, i prawdziwie polskie sądy, uczciwe sądy kiedyś ich osądzą. Chcemy to powiedzieć, ale chcemy też powiedzieć, że będziemy bronić godności tych, którzy zginęli. Z apelem do polskiego społeczeństwa zwróciły się rodziny ofiar katastrofy, między innymi Małgorzata Wasserman. Dla mnie jest rzeczą kompletnie niepojętą to, że w XXI wieku, w środku Europy, my jako bliscy nie możemy przyjść spokojnie i oddać hołdu i pamięci naszym najbliższym, którzy zginęli 10 kwietnia.